Dzień dobry. Dzisiaj mam do zaprezentowania urządzenie medyczne najnowszej generacji. Urządzenie małe, poręczne, powinno być w każdym domu. Tak? Jest to urządzenie do użytku osobistego. Jeśli macie w apteczkach domowych syntetyczne, niesterydowe leki przeciwzapalne, takie jak aspiryna, ibupron czy Gripex, to możecie je wyrzucić, ponieważ one są niebezpieczne dla zdrowia. Tak? Wszystkie mają skutki uboczne. Niektórzy nawet od tego umierają. Jest obecnie urządzenie naukowej medycyny nieinwazyjnej, proszę Państwa, którym to urządzenie ma za zadanie zastąpić niesterydowe leki przeciwzapalne, czyli działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, przeciwbólowe. Tak? W zależności od tego, w jaki sposób to potrzebujemy użyć, możemy przyłożyć bezpośrednio w miejsce, które boli, lub w miejsca oddalone od miejsca schorzenia, polegające jak w akupunkturze, w miejsca akupresurowe czy akupunkturowe. Także proszę Państwa, przeciwzapalne, przeciwbólowe i osobiste. Tak? Reguluje ciśnienie, wytwarza tlenek azotu. Proszę Państwa, tlenek azotu działa jak nitrogliceryna. Viagra też jest na bazie tlenku azotu, tak? Tylko nie wiadomo tam co prędzej stanie. Często staje serce. Więc mamy tutaj urządzenie, które między innymi możemy przyłożyć na naczynia krwionośne i w ten sposób regulujemy ciśnienie. Tak? Osoby, które mają nadciśnienie, będą mogły zapomnieć o braniu tabletek regulujących ciśnienie do końca życia. Tak? Mało kto wie, że tabletki regulujące ciśnienie powodują, że po 20-30 latach mamy wątrobę do wymiany. To urządzenie jest bezinwazyjne, bezpieczne, a co najważniejsze, skuteczne. Także osoby zainteresowane, proszę o kontakt. Dziękuję bardzo. To by było na tyle.